Czy mieszkańcy zostali zapoznani ze sposobem, jak w sposób będzie wyglądała walka śmieciowa gmina, na temat przewodniczący na temat sposobu składania wypełniania deklaracji, ale także oczywiście poruszane były inne tematy istotne dla miejscowości. 18 lutego uczestniczę w odprawie rocznej policji w powiecie stargarskim. Co roku taka odprawa jest robiona i na tej odprawie komendant powiatowy dokonuje analizy funkcjonowania posterunków gminnych z terenu powiatu. Nasz posterunek wypada całkiem dobrze w tych statystykach, analizach, które zostały przedstawione przez pana komendanta. 20 lutego miało miejsce w Stargardzie, w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, spotkanie podsumowujące plebiscyt na najlepszego sportowca gminy powiatu stargardzkiego i także na najlepszego sportowca każdej z gmin wchodzących w skład powiatu stargardzkiego. I tutaj na pewno państwo wiecie, najlepszym sportowcem gminy Ińskie został nasz młody przedstawiciel grający w Orlikach, czyli przedstawiciel piłki nożnej, pan Tomasz Dewik, i otrzymał on nagrodę fundowaną przez gminę, to jest pan przedstawiciel. 21 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, na której dokonano oceny działalności Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2012. Mam tutaj analizy, jak wygląda między innymi także sytuacja bezrobocia w gminie Ińsko i tutaj to jest zainteresowane na przestrzeni roku 2012, jak to się kształtowało. Poszczególnie gminy także. Tutaj też w poprzednich latach mieliśmy największe bezrobocie w powiecie stargardzkim. O tyle, że w tej chwili już nie jesteśmy tą gminą o tym najwyższym bezrobocie. To jest wskaźnik, ten jest na poziomie chyba 13%. Ale to jeżeli myślę, że to ja później sobie przygotuję, jeszcze będę na wolnych wnioskach, jak będą zapytania, to dokładnie będę można się z tym zapytać. 25 lutego spotkaliśmy się z panem skarbnik z przedstawicielem firmy Enea na temat podpisania umowy odnośnie konserwacji oświetlenia. Miały to być negocjacje. Negocjacje wyglądały tak, że firma przedstawiła swoją propozycję, która sama umowa składa się jak gdyby z dwóch elementów. To jedna stała opłata, która do tej pory to było 1500 miesięcznie plus VAT i opłaty za konkretne czynności zlecone, czyli jak wymiana żarówki, naprawa uszkodzona instalacji, czy jakiejkolwiek innej czynność, która jest do wykonania, jest ona zlecana odrębnie i odrębnie wyceniana. I trzeba przyznać się, że nie są to tanie usługi. Nie są to tanie usługi. Wymiana żarówki, ja nie pamiętam, to jest chyba około 300 zł. Tak to mniej więcej kosztuje. Nie wiem, czy to się wiąże z wysiennikiem i tak dalej. To są koszty. 180 chyba. Proszę? 180 chyba było. No. Chyba, że podniesie. W każdym razie to też zależy jeszcze jakie żarówki, gdzie i ile tych żarówek wymieniają. W każdym razie wymiana pojedynczej żarówki to jest około 300 zł. I propozycja Enei była w ten sposób, że ceny o 10% te na zlecenie podnoszą, natomiast tą stałą opłatę podnieśli do chyba 2500 plus 2, czyli prawie o 100%. Jest to oczywiście nie do przyjęcia i takie stanowisko przedstawiliśmy, że no nie ma takiego uzasadnienia, żebyśmy ponosili takie koszty, tym bardziej, że tą starą opłatę wrzucili amortyzację, co jest
amortyzacja jest wtedy, powinna być wtedy naliczana, kiedy NA wykorzystywałaby swój majątek i ten majątek później odtwarzała. I wiadomo, wtedy amortyzacja się nalicza, żeby było szybę ten majątek odtworzyć. Natomiast po pierwsze NA tego majątku nie wytworzyła, po drugie odtwarzanie majątku odbywa się za nasze pieniądze, bo to my po pierwsze płacimy za naprawę, za wszelkie naprawy, po drugie jeżeli cokolwiek chcemy założyć, czy nową lampę, czy gdziekolwiek do oświetlenia, to także my płacimy. Więc jak można jeszcze od tego później amortyzację naliczyć? To jakbyśmy dwa razy za to samo płacili. Oczywiście na to się zgodzić nie mogliśmy. Negocjacje wyglądały w ten sposób, że albo podpiszecie to, co my proponujemy, albo wcale. No więc stanęło na wcale, bo jest nie do przyjęcia tego. I tak, więc na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanej umowy, dlatego między innymi też te żarówki nie są wymieniane, natomiast takie elementy, które stanowią zagrożenie, jak tutaj zostały pokradzione te zabezpieczenia, czy od bezpieczników w lampach, no postaramy się w własnym zakresie naprawić, przynajmniej na naszych tych lampach. Także jedna lampa była tam dość mocno skorodowana, także to też zostało wykonane, zniesiliśmy to do prywatnej firmy. I za tą naprawę chyba to nas kosztowało 250 zł, bo tam koszty umowa zlecenia, umowy zlecenia. Natomiast podejrzewam, że w przypadku zlecenia do energetyki byłoby to powyżej 10 tysięcy, bo skończyłoby się na wymianie lampy, które kosztuje pewno z 5 czy 7 tysięcy plus podłączenie. W każdym razie tutaj to zlecenie, które w ubiegłym roku było uszkodzona lampa, gdzie nie otworzono lampy, tylko połączono kabel przerwany, to ta usługa nas kosztowała ponad 3 tysiące. Takie są ceny, były w energetyce w ubiegłym roku, oni jeszcze podnieśli o 10%. I jeszcze tą stałą opłatę z 1,5 tysiąca na 2,5 miesięcznie. Więc kilka zleceń w ciągu roku i to się robi opłata rzędu 50 tysięcy. Tak? Te warunki są po prostu nie do przyjęcia. Wiem, że powstał związek czy stowarzyszenie, które się na to nie godzi. Oni też przysłali tutaj do mnie informacje, żeby przystąpić do tego stowarzyszenia, przyjechać na zebranie założycielskie, ale jest to trochę za daleko, więc nie byłem, ale oczywiście tutaj będziemy ich wspierać bardzo mobilnie. Takie stowarzyszenie powstało i nie zobaczymy, czy jakieś efekty będą, ponieważ no tutaj ta firma stosuje wybitnie monopolistyczną postawę, praktykę i w zasadzie nie dopuszcza innych, bo mówię, te naprawy, które robiliśmy, to robiliśmy na naszych, bo udało nam się udowodnić, bo też chcieli przyjąć wszystkie lampy, twierdzą, że wszystkie lampy należą do nich. No dobrze, że były u nas dokumenty na to, że w 90-tych latach te lampy były wykonane przez gminę i nigdy nie zostały przekazane. Dobrze, że tego błędu nie popełnił pan burmistrz wtedy. Tak jak mówimy, że przekazał, że te lampy tu na mieście nigdy nie zostały przekazane do energetyki. I w związku z tym wykazaliśmy, że te lampy są nasze. Nigdy oni ich nie przejęli. I w związku z tym przynajmniej mamy dostęp do tych lamp, bo na swoich słupach to oczywiście nam nie pozwolą się ich nawet dotknąć. Więc niestety na wioskach niewiele możemy zdziałać, bo tamte linie, tamte urządzenia należą do energetyki. Natomiast te tutaj metalowe słupy w większości wykazaliśmy tutaj swoją skargę, odnajdując te dokumenty z tamtych czasów, że należą do nas i to już jest uporządkowane. I na tych słupach my możemy ewentualnie zlecać naprawy innym firmom i tak trzeba będzie robić do czasu, aż się z tą firmą nie dogadamy. No myślę, że mam nadzieję, że trochę odpuszczą, bo te warunki są po prostu nie do przyjęcia. No. 28 sierpnia miało miejsce w kinie spotkanie z Birakami, przygotowane przez Centrum Oświatowe Kulturalne. Uczestniczył tam Krzysztof Pan, zastępca burmistrza i oczywiście młodzież szkolna,
Lutego, nie sierpnia. A ja sierpnia powiedziałem, przepraszam. Nie szczerze, lutego. Wystrzegł z tego. Tak, miał miejsce spotkanie z tymi radami. 5 marca już miało miejsce posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w starostwie, zrobione przez starostwo, na którym odbyło się ocena działalności jednostek ochotniczej straży pożarnej, czy działających w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego w powiecie stargackim. I tutaj muszę powiedzieć, że nasza jednostka też jest oceniana wysoko. Jeżeli dobry czas, jeżeli chodzi o wyjazdy, i tutaj należą się dla naszych strażaków oczywiście na ręce pana prezesa podziękować. 5 marca uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu lokalnej grupy rybackiej Sieja, gdzie omawiane było przygotowanie walnego zadania, które w miesiącu marcu już się odbyło. 7 marca odbył się przetarg na sprzedaż działki pobliżu ulicy Przybrzeżnej. Nie jest to bezpośrednio przy ulicy Przybrzeżnej, ale z tyłu pan zapłacił mieliśmy. Ta działka została sprzedana. No niestety chyba tylko jedna osoba, więc cena wywoławcza 60 tysięcy plus chyba 600 złotych na przykład. Tak i taka cena została uzyskana ze sprzedaży tej działki. 11 marca z panem Krzysztofem Dorówkiem, zastępcą burmistrza, spotkaliśmy się z dyrektorem Zakładu Gospodarowania i Nieruchomościami PKP. Spotkanie dotyczyło ewentualnego przejęcia przez gminę budynku dworca. Tam obecnie mieszkają dwie rodziny, a także część pomieszczeń chcielibyśmy przeznaczyć pod. Rozmawiałem z panem Januszem Czerwonym, żeby pomógł nam to zorganizować. Taki jakby element tej ścieżki rowerowej, która kiedyś prawdopodobnie powstanie. Przygotowanie takiego miejsca, które by upamiętniało tam kolej, która kiedyś działała. Coś w rodzaju takiej izby pamięci tej kolei polsko-torowej. No i oczywiście kolejarze mają jakieś eksponaty, które można by było tutaj eksponować, ewentualnie zdjęcia czy pamiątki. No tutaj wtedy z panem Januszem rozmawiałem, rozeznać się w temacie, jeżeli tak, to byśmy próbowali tę sprawę ciągnąć i przejąć ten budynek. Ale go używam. A film? Nie mam film. 12 marca miało miejsce w Stargardzie spotkanie organizacyjne 9 tygodnia walki. Zresztą by tutaj gminę Insko. Reprezentuję pani Agnieszka Wojtaszek, od paru lat się tym zajmuje, myślę, że robi to dobrze. 13 marca spotkanie z zarządem lokalnej LKS Ina-Insko na temat funkcjonowania drużyny piłkarskiej w sezonie wiosna 2013. 14 marca zebranie miejskie w Ściennym, temat podobny jak Sudnicy Śmieci plus inne sprawy, które mieszkańcy zgłaszają. 15 marca miał miejsce pierwszy wyznaczony terminem odbiór mieszkań w Ciemniku, który nie doszedł do skutku, ponieważ niewiele prac, ale część prac jeszcze była niezakończona w związku z tym mieszkańcy nie zostają dodane. 15 marca odbyło się spotkanie w ramach programu Comenius. Na terenie gminy Insko gościliśmy, w ramach wymiany takiej między szkołami gości, między innymi ze szkół z Wielkiej Brytanii. Z Walii, z terenu Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, Francji, Niemiec oraz Czech. To jest od kilku lat szkoła uczestniczy w tym programie, jest to program finansowany ze środków unijnych i w ramach tego programu po prostu
odbywają się takie spotkania między nauczycielami z różnych krajów, gdzie następuje wymiana jakichś tutaj takich poglądów, trudno powiedzieć, ale w każdym razie nasi tutaj uczniowie pokazali, zapoznali jakby z kulturą polską tych przedstawicieli, którzy w nas uczestniczyli. Czyli jest to taka wymiana bardziej kulturalna, związana z działalnością szkoły, także naszej szkoły, ale także właśnie tych szkół z takich wypowiedziałem z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech i Wina. 18 marca przeprowadziliśmy rozmowę z panem Świkłem. Jest to kierownik, który zajmuje się nadzorowaniem dowozów firmy PKS Gryfice, dowozów między innymi na terenie gminy Chińsko. Te problemy, które ostatnio między innymi były zgłaszane czy przez radnych, czy przez mieszkańców, to nie tylko jest reorganizacja, te problemy wynikają nie tylko z tej reorganizacji, którą wdrożył pan dyrektor Czubkowski, ale związane były także z tym, że firma ma poważne kłopoty kadrowe, kierowcy się pochorowali i nie byli w stanie obsadzić trzeciego autobusu. Nie wiem, czy to już się wyjaśniło. Zakończyło się. W każdym razie przez kilka dni był problem. Tutaj także pomagaliśmy szukać kierowcy. Niestety na terenie naszej gminy nie ma nikogo z uprawnieniami. I po prostu mimo naszych interwencji pan kierownik się rozkładał ręce. Po prostu nie mógł nikogo znaleźć. W tej chwili jest bardzo mało osób, które mają uprawnienia do kierowania autobusem. Także te problemy, które były, to w dużej mierze właśnie związane były także z tym problemem, że zamiast trzech autobusów jeździły tylko dwa, bo po prostu nie było kogo wsadzić na ten trzeci autobus. Ale rozumiem, że już temat się rozwiązał. 17 marca miało miejsce zebranie wiejskich gminów, bo także śmieci i także inne były poruszane tematy związane z funkcjonowaniem sołectwa Linówku. 20 marca spotkanie z panem Klimkiem. Tak mówię, wiele tych spotkań odbyliśmy w ostatnim okresie na temat już ostatecznego zakończenia inwestycji. Dotyczące oczywiście mieszkań, bo sprawa świetlicy jest jeszcze mocno. To znaczy nie jest jeszcze zakończona, wymaga na pewno kilkumiesięcznych prac. Mam nadzieję, że pan Klimek z tego się wywiąże, jeżeli nie, to będziemy podejmować jakieś tutaj kroki, które poprawią sytuację. 20 marca odbyło się zebranie wiejskiej granicy, temat podobny jak w poprzednich miejscowościach. 21 marca spotkałem się z sołtysami, to spotkanie konsultacyjne na temat m.in. funkcjonowania w przyszłym roku funduszu sołeckiego na Śródmieściu, ale także na inne tematy, które są chcieli poruszyć. 21 marca odbył się obrót mieszkań w Ciemniku, te mieszkania zostały odebrane. Prace są zakończone, przy czym jest kilka usterek, które muszą być usunięte i dopiero będzie zgłoszone do celu zakończenie pracy. Mówmy, prace zostały zakończone, przy czym kilka tych usterek musi zostać usunięte. Natomiast nie dotyczy to tylko mieszkań, nie świetlicy. Sprawa świetlicy jest mniej więcej zaawansowanie prac jest chyba tak trochę powyżej 90%. 21 marca było się walne zebranie lokalnej grupy rybackiej Sieja. Tak jak na każdym zebraniu Sieja jest sprawozdanie z ubiegłego roku o absolutorium dla zarządu plan działania budżet Stowarzyszenia na rok 2013.
22 marca podobne zebranie walne Stowarzyszenie Gmin Polskich Obrodowych Miałów Pomerania odbyło się w Szczecinie. 25 marca uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Jeżeli chodzi o pozostałą działalność, no to w okresie od poprzedniej sesji prace publiczne, roboty społecznie użyteczne, czy przestawy, to pracownicy przede wszystkim w tym okresie zajmowali się usuwaniem śniegu, lodu, ponieważ no, miesiąc marzec jest chyba w tym roku najbardziej zimowym miesiącem i pracy tych pracowników nie polegały na zwalczaniu skutków na terenie. Także, tak jak mówiłem, trwa usuwanie tych usterek mieszkań, czyli trwa budowa świetlicy. Wydana została decyzja dla Zarządu Dróg Powiatowych już na wycinkę tych topoli w Ściennym. To jest realizacja wniosku pani radnej Sołtys. Pani Sołtys Joli Deski ze Ściennego. I teraz w tej chwili myślę, że kwestia jest tylko, kiedy Zarząd Dróg przeprowadzi tą wycinkę. Decyzje już mają. I myślę, że w tym kwestia kilku, nie wiem, czy tygodni, prawdopodobnie do listopada jest, tak chyba 14, więc to pewno będą przetarg, ogłaszać jakieś to trochę potrwać, ale na pewno w tym roku będą wycięte. Także naszymi pracami technicznymi wykonujemy odkrzaczanie parku przy promenadzie od szkoły w kierunku na plażę. O tych naprawach, lampach, naprawiałem, to już mówiłem. I także w końcu udało się znaleźć winnego tej sporej hałdy, utworzonej hałdy tych gałęzi, którą pani Rada Jaskowiak zgłosiła i udało się dotrzeć do pani, że gałęzie zostały uprzątnięte. To tyle co do informacji, które chciałem przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Proszę bardzo, pan radny. Panie burmistrzu, a jak będzie z finansowaniem zewnętrznym inwestycji w Ciemniku? Chodzi mi o finansowanie zewnętrzne inwestycji w Ciemniku, czy nie jest zagrożone? Nie jest zagrożone, nic się tam nie zmieniło. Świetlica finansowana, dofinansowanie na świetlicy mamy z programu rozwoju obszarów wiejskich przyznane. Temat też zakończenia terminu jest aneksowany, także umowę mam podpisaną i aneks na przesunięcie terminu. Jeżeli chodzi o mieszkania, dofinansowanie mamy z krajowego programu mogę coś wsparcia budowy mieszkań socjalnych, komunalnych. To jest realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tam był termin realizacji do końca roku. I oczywiście złożyliśmy wniosek o przesunięcie tego terminu. Przyjechały panie z Centrali Gospodarstwa Krajowego z Warszawy. Obejrzały, no, wszystko wysłuchały, jakby tutaj informacji na temat możliwości zakończenia i opinia ich jest taka, że ten nasz złożony wniosek o przedłużenie one opiniują pozytywnie, w związku z tym wszystko na to wskazuje, że to dofinansowanie będzie musiało. A ten aneks na świetlicę to jaki tam termin jest? Ja w tej chwili nie pamiętam. Będzie następny. Akurat to jest program rozwoju obszarów wiejskich, nie ma zagrożenia. Nie ma zagrożenia. A proszę powiedzieć, co dalej z posterunkiem policji? Jestem po tych rozmowach z panem komendantem na temat, tak jak powiedziałem, że gmina jest zainteresowana przejęciem tego budynku. W zamian za to oczywiście oczekuję, że posterunek zostanie utrzymany i takie zapewnienie od pana komendanta otrzymałem, że wycofują się, że żadnej organizacji nie będzie. Posterunek zostaje. W takiej obsadzie jak jest, łącznie z kierownikiem, nie mógł przyjęcie interesantów, tylko posterunek. I ruch leży po stronie policji. Policja wystąpi z wnioskiem o przejęcie tego budynku.
A jeszcze jedną sprawę chcę zapytać, bo dotyczy oświetlenia, bo panie burmistrzu, na Armii Krajowej te lampy naprzeciwko boiska na 26 lamp już 17 nie świeci i tam co chwilę jedna lampa... 26 lamp świeci 9, 3, zgadza się 17 dokładnie. Tak, ja to liczę... Nie ma potrzeby, żeby się więcej świeciło, no, jest na wystarczająco widno. No, dobrze. Wręcz powiem szczerze, miałem masę sygnałów od mieszkańców, dlaczego ono w ogóle się pali. Także nie widzę powodu, żeby tam to akurat uzupełniać. To nie jest... Jest tam na tyle widno, że spokojnie można spacerować i na te trudne czasy nie ma potrzeby, żeby te lampy wszystkie się paliły. Być może to ładniej wygląda, ale niestety. Nie mówiąc o tym, że nie mamy umowy na konserwację, o czym przed chwilą mówiłem, ale jak będzie potrzeba, to tam żarówki trzeba wymienić. Bo to są nasze lampy. Myślę dostać takie żarówki. Co do informacji, to jak... na razie nie ma takiej potrzeby. Ty tylko takie wynalazki. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że na przykład zgaśnie oświetlenie na jakimś dewranicznym skrzyżowaniu, to nie ukrywam, że wtedy próbuję w trybie zakupilnym do pismem do Eneosu o wykonanie tego bez, oczywiście za zapłatą, wykonanie tego ze względu na te czynności naprawy tego uszkodzonego świetlenia, ze względu na bezpieczeństwo, no i powiadomię prokuraturę, że jeżeli NLS mi tego nie zrobi, no bo tu zapewnienie bezpieczeństwa leży po stronie gminy, ale ja muszę mieć to jest zadanie własnej gminy, ale ja muszę mieć instrumenty do tego. To nie może być wykorzystywane, bo w ten sposób Pan dyrektor próbuje mnie szantażować, że wszystkie pieniądze dam, bo to jest zadanie gminy i one te lampy muszą się świecić. Nie wszystkie się muszą świecić, nie wszędzie to zagrożenie jest. Na tym chodniku akurat nie widzę żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i dlatego możemy sobie pozwolić, żeby tego oświetlenia tam nie uzupełnić. Natomiast jeżeli mówię, zgaśnie światło gdzieś na skrzyżowaniu, na jakimkolwiek skrzyżowaniu, gdzie będzie występowało zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, oczywiście no, będziemy musieli podejmować czynności, żeby wyegzekwować od firmy możliwość zapewnienia tego bezpieczeństwa, które ciąży oczywiście na nich. I to nie, oni nie mogą nas stawiać pod ścianą i szantażować, że musimy dać każde pieniądze, bo to oświetlenie jest jakby po naszej stronie. Proszę bardzo. Ja jeszcze tego oświetlenia chciałem nawiązać. To w jakim terminie planowane są jakieś dalsze negocjacje z Eneo? No bo na dłuższą metę no nie da się tak chyba, bo to jednak te awarie powstają i jakieś plany, czy z zewnątrz, no chyba nie możemy nikogo przyjąć. Pan burmistrz mówi, że... No na naszych słupach będziemy zlecać firmą zewnętrzną. Na pewno. Czyli nie ma planowanej jakiejś takiej dalszej negocjacji? Nie, no negocjacje będą, tylko na razie to wygląda w ten sposób, że pan dostaje albo to, co oni proponują, albo wcale. Tak, to jest negocjacja. Czy są jeszcze jakieś pytania co do przedstawionej informacji? Nie widzę, przystępujemy do punktu 3. Zadania rady z opisu. Proszę bardzo, czy Państwo radni mają jakieś interpelacje, zapytania? Pana burmistrza. Proszę Pana Janusza. Panie burmistrzu. Proszę bardzo Pan. Momencik, poczekajmy. Panie burmistrzu, wiosna idzie, nie? Ona już jest za morzem, ale tu wnet przyjdzie. Jak zwykle na wiosnę ja pana pytam, jakie ma pan plany na ten rok. Chodzi mi majówkę, iście lato, filmowe dni, Ińska, dożynki, takie ważniejsze tematy, ważniejsze rzeczy, żeby pan był uprzejmy wymienić. Co planujemy na... To znaczy tak, jak pan naprawdę się interesował tematem, to sobie sam przeczytał, bo to jest na stronie internetowej, problemu nie ma, jest, ale ja panu odpowiem oczywiście. Majówka na pewno będzie organizowana. Myślę, że będą to jakieś zawody sportowe. Myślę, że straż tutaj się to zaangażuje. Oczywiście Centrum Ośrodków Kulturalnych będzie tym głównym organizatorem, ale także klub i na
Na pewno będzie Dzień Dziecka, na pewno będą Dni Ińska, na pewno będzie Ińskie Lato Filmowe i prawdopodobnie będą dożynki. No nie wiem, co tam jeszcze panu powiedzieć. A na Dni Ińska jakiś zespół będzie, czy coś? Czy jak to będzie? Jakiś na taką skalę jak lat ubiegłych nie. Po prostu no, musimy, tak jak w ubiegłym roku mówiłem, zresztą to było też jedno z pana pytań, co będziemy robić, między innymi będziemy właśnie ograniczać. Nikt nie proponuje. Skalę czy koszty ponoszone na organizację imprez. To jest nasz po prostu obowiązek na dzień dzisiejszy. Nie można sobie pozwolić na drogi zespoły, kiedy mamy Panie Przewodniczący, w poprzedniej wypowiedzi pan burmistrz był uprzejmy mnie pochwalić i ja już miałem nadzieję, że tak będzie do końca sesji, no ale w tej wypowiedzi już pan mnie zganił, nie? Bardzo szybko mnie pan wyprowadził z błędu. Nie zganił, no pan burmistrz odpowiedział panu na zadane zapytanie. Proszę bardzo, ja mam jeszcze. Panie burmistrzu, proszę powiedzieć, Orlik w okresie zimowym jest nieczynny? Jak jest śnieg, to jest nieczynny. No, na śniegu a tak jeszcze nie? Natomiast no, też nie za bardzo można odśnieżać, ponieważ tam próbowano, ale zniszczą. Ponieważ wynosi się, same trawy się nie niszczy, ale wynosi się tą gumę ze śniegiem. A proszę powiedzieć, mamy opiekuna na Orliku? Mamy. A kto to jest? No, pan Maciejewski, jeden i drugi. Czyli obaj ojciec i syn? Tak. A jak to teraz jest finansowane, bo ta pierwsza... Wniosek jest złożony na podobnych zasadach. Nie wiem, tak jak w ubiegłym roku? Na tych samych zasadach. Tak. Tak jak w ubiegłym roku? Tak. Czyli połowa wojewoda? Połowa, o czym mówię, to jest Ministerstwo Sportu. Czyli tak wzorem roku ubiegłego, jeden do południa, drugi po południu? Niekoniecznie tak musi być. Jak pan mówi, to ma być tak, żeby Orlik był dostępny. No ale jak jest śnieg, pan powiedział, no jest nieczynny, to co ci panowie robią? No, nie mają umowy na ten okres. Umowa jest od 1 marca do 30 listopada. Instrukcja eksploatacji wyklucza użytkowanie Orlików w warunkach śniegowych i zalodzenia. To jest to zgodne z instrukcją użytkowania i wtedy nie może być Orlików eksploatowany. Zresztą nigdzie nie jest tak samo u nas, nie jest w regulaminie, ale oprócz tego wiąże się to z instrukcją, bo jest na to gwarancja wykonania i wykonawca określił ściśle, co można robić w jakich warunkach. Niestety jest to tworzywo sztuczne, które w warunkach zimowych nie bardzo nadaje się do eksploatacji takich w warunkach leju. Ja chciałbym dodać, że umowa jest ryczałtowa i są okresy, kiedy tej pracy jest mniej, między innymi ze względu na śnieg, a są okresy, kiedy naprawdę tej pracy jest dużo. I długo. Jestem bardzo zadowolony z pracy pana Maciejskiego. Organizuję masę konkursów, zawodów i raczej nie liczy godzin. Nawet powiem szczerze, że dziwię się, że za te pieniądze naprawdę tyle pracy wkłada. Także tutaj panu Maciejskiemu należą się podziękowania. Daleki jestem od rozliczania go, że jeżeli tam trochę śniegu upadli, a Orlik jest zamknięty w tym czasie. Naprawdę w sezonie, kiedy Orlik może być dostępny, to jest dostępny, dużo się tam dzieje i zaangażowanie pana Pacińskiego jest bardzo duże. Ja też chodzę. I tutaj nie widzę powodu, żeby mieć jakieś tutaj zastrzeżenia czy uwagi. Uważam, że te pieniądze na pewno są dobrze spożytkowane. Bo nie są to duże pieniądze, które pan Maciejewski na potwierdzenie takie są głosy młodzieży i mieszkańców Ińska, że działa to prężnie i zresztą widać. I naprawdę nie chciałbym tutaj rozliczać pana Maciejewskiego z jakiejś godziny, że akurat bo naprawdę, tak jak mówię, to jest zapłata ryczałtowa i na pewno zasłużył sobie na to zapłatę. A jak już jesteśmy przy temacie szkoły, to proszę powiedzieć, powtórzyć jeszcze raz, bo pan już kiedyś o tym mówił, ten audyt energetyczny szkoły, co był robiony, jest gotowy? Audyt energetyczny szkoły jest gotowy. Mogę do niego zajrzeć? Jak to wygląda? Oczywiście może pan zajrzeć. Nie widzę, to znaczy mogę panu... Tam nie ma żadnych tajemnic. No właśnie chciałbym wiedzieć, co tam trzeba w tej szkole zrobić. Trzeba zrobić całkowitą wymianę
ogrzewania w postaci pieca, w postaci całej instalacji grzejników. Trzeba wymienić okna, trzeba ocieplić trochę ściany, które są ocieplone. Cała masa zadań jest do wykonania i to jest pierwszy z elementów. I to chcemy realizować, przygotowujemy projekt techniczny i chcemy wystąpić z wnioskiem do Funduszy Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej o sfinansowanie tego. Analizujemy jeszcze jakie źródło powinno tam być. Na pewno chcemy, żeby było to źródło ciepła takie, na które jest możliwość pozyskania dofinansowania i takie, które powoduje, że te wydatki będą minimalne. Oczywiście mamy już taką koncepcję, ale nie chciałbym tutaj mówić, bo plan zostanie określony, tak jak wiele rzeczy, o których tutaj mówiłem, więc na pewno w odpowiednim momencie się pan dowie. A proszę powiedzieć, czy my już znamy mniej więcej jakiś szacunkowy koszt, jaka by suma wchodziła w grę? Szacunkowy koszt był tam podawany około 4 miliony, ale to jest, mówię, mocno szacunek, to jest dopiero analizowane i oczywiście bez dofinansowania z funduszu, z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemożliwe do zrealizowania. A proszę powiedzieć, jeżeli już, to już ostatnie pytanie dotyczące tak około szkolne, bo doszły mnie słuchy, że dzieci dojeżdżające do przedszkola muszą płacić za bilet. Jest to prawda ze wsi? Być może jest to prawda, ponieważ dowozy są realizowane dowozy szkolne. Szkolne są bezpłatne, tak. A do przedszkola dzieci dojeżdżają i podobno płacą miesięcznie. Nie obejmuje to przedszkola. Zadaniem gminy jest zorganizowanie dowozu dzieci do szkoły. Od celówki począwszy do szkoły, nie do przedszkola. Nawet myśmy się już dowiadywali, nawet gdybym chciał zapłacić przewoźnikowi za... Bo to są śmieszne pieniądze dla gminy. Oczywiście nie są wielkie. Niestety nie możemy tego zrobić, ponieważ nie ma podstawy prawnej. To nie jest zadanie gminy. Byłby to jako wydatek bez niezasadny. I myśmy już rozmawiali o tym. Myślałem, że uda się przekonać przewoźnika, żeby te dzieci zabierał, bo to też mówię. I tutaj akurat to, że bilety sprzedaje przewoźnik, to nie znaczy, że on koniecznie chce się dorobić na tych dzieciach. Tylko problemem jest ubezpieczenie tych dzieci w razie wypadku. Tam chyba nawet musi jechać opiekunek, nie? Nie, ale proszę mnie skończyć. Problemem jest nie pieniądze, bo to nie są wielkie pieniądze, ani dla gminy, ani dla firmy. My tych pieniędzy zapłacić nie możemy. Natomiast firma nie to, że nie chce tych dzieci wozić za darmo, tylko po prostu nie mogą tego zrobić, ponieważ dzieci szkolne są objęte ubezpieczeniem w ramach dojazdu do szkoły. I to wynika po prostu z przepisów, ze specyfikacji warunku zamówienia do tego zadania. Natomiast dzieci przedszkolne nie są objęte tym zadaniem i w związku z tym nie są objęte także ubezpieczeniem. I jedynym jak gdyby dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia, bo firma, mówi o jakim ubezpieczeniu? Firma ma ubezpieczoną swoją działalność. W razie wypadku to nie firma wypłaca odszkodowanie, tylko firma ubezpieczyciel. Ale ona obejmuje tylko tą działalność prowadzoną przez firmę, czyli dowozy szkolne. Natomiast dowozy przedszkolne nie są objęte tą działalnością i w związku z tym jedynym dowodem na jakby zawarcia umowy między tym pasażerem a dzieckiem, czyli tym dzieckiem, a przewodnikiem jest bilet.